Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii panią Zurang w Three Kingdoms Total War. Tak więc kontynuujemy naszą powolną i tak naprawdę w dużej mierze patową wojnę. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Czy uda nam się przepchnąć front, czy dalej będziemy walczyć praktycznie o trzy miasta w kółko. No niestety on tu ściąga zasoby ze wszystkich możliwych terenów, które posiada na całym świecie. Tak więc no... może być różnie. To mi się bardzo nie podoba, no ale... no nie, nie pokonamy tego. Ale możemy się wycofać. I liczę, że nie będzie miał dosyć ruchu, żeby się przeprawić przez rzekę. Tak jest. No i tutaj oczywiście wpadł w pułapkę, tak gdzie zakładałem. No nic, tutaj cel jest utrzymać front. Już zrezygnowałem z ofensywy. Po prostu zajmiemy wszystko, co się da na innych kierunkach, a potem się zobaczy. Co do ciebie, panna, no to odwrót. Ile on ma tych armii, naprawdę? A, bo on teraz jakby... kurde. Mamy dużo ludzi. Ale on też ma dużo ludzi. Kurde, nie wiem, czy to walczyć, czy się wycofać. No, kurde, no. Dwie armie na dwie armie będzie. Wiecie co? Zaryzykuję tą walkę. Równe siły praktycznie po obydwu stronach. Nie wiem, czy się uda, ale ryzykujemy. Jak tu wygramy, no to odbijemy te wszystkie siły, które on tu wysłał i na jakiś czas się troszkę front ustabilizuje, myślę. Niesamowite, ile tu tych armii. Okej, tak więc czeka nas gigantyczna bitwa. Nie do końca wiem, gdzie by się tu ustawić. Z pewnością gdzieś do tyłu, bo no, czas będzie grał na naszą korzyść, jeśli będziemy w stanie ściągnąć tutaj więcej posiłków. Dobra. Tu będziemy po prostu czekać. Ustawimy, co mamy. I nie ma co kombinować, po prostu czekamy na przybycie reszty ekipy. Mamy też sporo słoni, co no z pewnością pomoże. No ale też przygotujcie się na długie oczekiwanie, zanim się zacznie bitwa. Zanim te oddziały wejdą, to wieki miną i po ich stronie to samo, bo oni też muszą ściągnąć resztę armii. W sumie zastanawiam się, czy niedobrze byłoby wycofać tych, chociaż z drugiej strony zawsze generałowie mogą się przydać gdzieś do szybkiej szarży czy czegoś, więc niech zostaną. I co, ja tutaj zrobię chyba pauzę w nagrywaniu, bo zakładam, że zanim ich siły się pojawią, to spokojnie 4-5 minut miną, zanim bo on się wycofa, połączy i dopiero potem ruszy. Tak więc... no 4 minuty mogą mu zejść na to. Dobra, to jest krótka pauza. Jak Brook się pojawi w polu widzenia, no to odblokuje nagrywanie. Okej, czyli minęło nawet więcej, bo 7 minut zanim się pojawili.
Jeszcze zajmie mi z dwie dotarcie pewno, no ale już widzimy wroga, więc niech będzie od początku bitwa. Tym bardziej to jest chyba jedna z największych bitew w tej kampanii, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy wezmą w niej udział po obu stronach. No on tutaj, Nasi ludzie zostali zauważeni. Obrońcy niebios, poważny zawodnik. I myślę, że wysyłamy do przodu ciężką piechotę, która no jednak najlepiej tutaj zatrzyma potencjalnego wroga. Ale to poleciali. No dobra, na szczęście mamy słonie. Ruszamy. Czyli doszło do zderzenia obydwu armii, przynajmniej na jednej flance. Wyślijmy też nasze tygryski. Dobra, użyj przerażenia. Kurde, się aż się tnie od tej ilości jednostek. Mam nadzieję, że się gra nie wysypie. Bo niestety jest taka możliwość przy takiej ilości walczących. No dobra. Front się trzyma. Na tej ścianie powinniśmy się przebić teraz. No ale też pamiętajmy, że to nie jest jeszcze wszystko. Że jeszcze się przybędą kolejne siły wroga. Dobra, wracaj. Kurde, naprawdę te lagi są niewygodne w tej sytuacji. Dobra, lecimy z tym i z innymi bonusami. No niestety jedni łucznicy spanikowali. Tutaj też na tym skrzydle jest tak, powiedziałbym, dyskusyjnie. No ale liczę, że obecność słoni przeważy. No tam są też ci obrońcy ziemi, tego też się obawiam, bo ta jednostka praktycznie jest w stanie błyskawicznie spanikować, używając tych ciężkich pocisków. No nic, jest jak jest, nic tu więcej nie zdziałamy. Okej, tu się wydaje, że nasi zaczynają zdobywać przewagę. Centrum chyba też pękło. Kolejny generał wroga dostał w tyłek. Szczerze mam wrażenie, że to idzie lepiej niż zakładałem. Chociaż tutaj została jedna naprawdę elitarna jednostka ciągle. Łuczników troszkę do przodu, żeby strzelali. Ach, to tu niestety ciężka jazda szturmująca, więc... Musimy nacierać, bo w przeciwnym razie oni się tutaj w najlepsze zregrupują i będzie no, problem, mówiąc krótko. Co tu się stało za panika w naszych szeregach?
No właśnie, tu już się co nieco zebrało jego żołnierzy. Co to jest? To takie dziadowskie... Znaczy dziadowskie, no... Zwykła jednostka, a ciągle tutaj się nie łamie. Naprzód. Co do was, też już idźcie w tamtym kierunku. Chociaż powiedzmy, oddelegujmy jednego tu i jednego tu. Wytnij tych dziadegów. No dobra, słonie tutaj. Praktycznie nie straciliśmy jeszcze żadnej jednostki z tego co widzę, z tych, które zaczęły bitwę. Bardzo dobrze. Okej, ci... Oj, zaraz spanikują pod tym ostrzałem, to... Zero szans, żeby nie spanikowali. No i naprzód. Żadnych pojedynków. No i chyba pierwsza jednostka, ale to jakieś straty muszą być, no bez przesady. No i też mamy coraz większą przewagę, no bo jednak zostały dwie armie praktycznie na placu boju, a im zostały resztki. Chociaż ten generał tutaj może troszkę powalczyć, on jest, jak mi się wydaje, dość twardy. A no i tam jest jakaś dziadowska jazda. Pół lasu poszło z dymem. Wracaj, szefie. I wy też tu wracacie do głównych sił. Tu w sumie, o, zawróćmy może, bo takie rozciąganie się też mi się nie podoba. Tym bardziej, że oni stamtąd będą zaraz dostawać nowe oddziały. Kurde, ten generał naprawdę jest twardy. No ale cudów nie ma. Nieważne jak jest twardy, jednak no, ta liczba naszej piechoty go zaleje. Zresztą pomogę generałem też. Okej, okay. Debuff. Kurde, nawet z tym debuffem. O oh my god, ten koleś jest straszny. No nic, poczekajmy, przynajmniej nasze jednostki już ciut odpoczną. Okej, okay, no wreszcie powoli zaczyna dostawać. Też jest pytanie, czy my nie dostajemy damage'a za ten płonący las, w którym się znajdujemy. Okay. Poszedł do piachu. No i chyba możemy ruszać naprzód. Tam widzę dużo jednostek strzelających niestety. No i nasze morale też nie jest idealne, no ale co zrobić? Ja myślę, że nie jest idealne, bo my walczymy w tym płonącym lesie. Jak wyjdziemy na prostą, to się poprawi. Wy na siebie uważajcie, macie mało życia. Oni jeszcze mają generałów, widzę.
Kurde, może lepiej byłoby poczekać. To jest kurde. Może tam zbiera wszystkie niedobitki w jednym miejscu. Niestety będzie miał przewagę. Jak to wszystko się tam zbierze. Już tu jest już dużo takiej dziadowskiej piechoty, którą po prostu rozjedziemy. Dobra, kontynuujemy nasz marsz. W najgorszym razie mamy jeszcze jedną całą armię, która nie weszła na pole walki, więc nawet gdyby to wszystko uciekło, no to ta ostatnia armia powinna wkroczyć w pewnym momencie i to ogarnąć. Chociaż to zmęczenie z pewnością nam nie pomoże. No i jednostki rozciągają. Czy wy mieliście tu biec, a nie biegniecie? Kurde, no. Dobra, chłopaki, lecicie. Lecicie jako pierwsi. I zobaczymy, co zdziałacie. No i oczywiście wszystkie tu ciężkie piechoty z pierwszej linii też muszą... O, tu jest jedna właśnie ta super ciężka piechota po ich stronie. No i oczywiście nasze słoniki. Ja tu nie wierzę. Nie, nie, nie. Żadnych pojedynków. Słonie uderzą tutaj w sam środek tego tałataństwa. I liczę, że przeważą uderzając. Nie ma pojedynków. Od razu tutaj, ty od razu ściąganie obrony, morale i wszystkiego, co tam się da. Nie no, co za bzdet, nie miałeś, jeszcze nie odwołałem tego, więc moja wina w sumie. A, bo tutaj jest ten kurde dupek, który nam morale, w sensie blokuje użycie skilli. To jest niedobre. No dobra, słonie muszą się przebić przez to. No i się wbija piechota, zobaczymy, coś działa. Kurde, słonie utknęły. Zaraz przybędą kolejne nasze posiłki, więc to... Nie jest tak źle, ale kurde... My tu możemy rzucić tego debuffa. Ach, jeszcze został ranny generał. Kurde. Ale chyba pomogło tutaj, że... Nacieram. No ta piechota chyba jednak i troszkę wycina. Ale myślę, że to zgrupowanie armii sobie nie poradzi. Będziemy musieli poczekać na przybycie posiłków, żeby to wygrać. Chociaż... Z drugiej strony, no właśnie, wróg ucieka.
My wroga jeszcze przestraszymy. No to jest taka walka, będzie do ostatniego człowieka, czy tam słonia. No, wydaje mi się, że zaczynamy zdobywać przewagę. Chociaż... O, i przybyły posiłki. No, to już wygraliśmy, czyli... Tak, o, nawet morale im nie wytrzymało. No nic, jeden generał został ranny, miejmy nadzieję, że nie jakoś bardzo poważnie. Ale okej, zatrzymaliśmy go 3 pełne armie, używając 2, czyli jedna jest de facto gotowa do akcji. No dobra, czy mamy jednego rannego, ale tak ogólnie, po pierwsze dużo kasy, już widzę, troszkę regeneracji, no i utrzymany front. No tutaj musimy, chociaż kurde, robi się przerażająco z tą ilością wrogich armii. Chociaż z drugiej strony im też będzie ciężko nagle odnieść jakieś spektakularne zwycięstwo. Co my tu mamy? No nie, no ta armia raczej sobie nie poradzi. To jest dosyć taka jedna z tych dupiastych armii. Ten będzie nas tutaj próbował od boku obejść. Oh my god. Naprawdę. No nic, ale na spokojnie. Załatwiajmy problemy jeden po drugim. Czyli zaczniemy sobie od zajęcia tego miasta. A, tylko nie możemy go zdobyć, bo nie mamy na razie wieży. No ale za turę. Dobra. Jak się prezentuje tutaj sytuacja? No to jest... Kurde... Tak, ubijmy... O, 10 level, fajnie. Ubijmy najpierw tą armię na nocnej bitwie. To będzie praktycznie egzekucja. Tak jest. Jak to zrobić teraz? No de facto problemem jest ta. Gdyby tej armii nie było, to nawet bym zrobił wypad i zlikwidował pozostałe. No ale że jest jak jest, no to tego nie zrobimy. Chowajmy się za mur. Jeśli zaatakują, to powinniśmy dać radę ich powstrzymać. No tu jest dość daleka droga, ale powiedzmy ruszmy się, zobaczymy co się będzie działo. Powoli do przodu. U, widzimy wroga. Dobra. Czy od nas tu oblega? Tak, oblega. Yeah.
力。 No niestety nie wygląda to za przyjemnie. Tu się schowamy. Chyba, że inaczej. Chyba, żebym odwołał te obydwie armie i powołał je z powrotem tu. Żeby mieć tutaj więcej sił na głównym froncie, bo utrzymywanie tego jednego punktu coś zaczyna mi się wydawać szalonym pomysłem. No dobra, będziemy musieli, kurde, bitwę po bitwie, bitwie po bitwie. Naprawdę ja to już myślałem, że ta kampania jest wygrana i że to już będzie takie hej do przodu, a tak naprawdę teraz jest sytuacja kryzysowa prawie, że. No dobra, czyli tutaj jeszcze będzie problem z podpaleniem wieżyczek, bo tu inaczej tego nie zdobędziemy. Najpierw trzeba puścić wieżyczki z dymem. Obijać się, podpalać. No dobra, to już jest, to też płonie i ta też płonie. Czyli teraz wysyłamy piechotę, która musi tutaj wbić i za wbijającą się piechotą wepchniemy no poważniejszych zawodników, czyli słonia. A co z tymi słońmi, nie wiem, być może tu gdzieś bokiem je spróbuję wepchnąć do miasta. No a na razie tu nie ma co kombinować, po prostu atakujemy. O, tu jest dodatkowe, widzę, pot do tego, żeby się wpakować. Czemu by nie? Że oni też mają sporo jednostek strzelających. Lecisz i ty lecisz tutaj. A gdzie słonie? Tu. Dobra, tu wjadą tą szparą przy spalonej wieży. Tak, oni tu nawet nie próbują chyba nas powstrzymać, z tego co widzę. Jak słonie wjadą, to będzie po zawodach. Łubu-dubu. O, tu się troszkę trzymają. I w tego bloba. Thank you.
O, jak ładnie. Przecież tu nasi spanikowali, no dlatego, że walczą z dwoma generałami, ale... A nie, nie spanikowali, myślałem. Żadnych pojedynków. Chyba nawet nie będzie tak ciężko z tą bitwą, jak zakładałem. Nie, to są kusznicy, nie łucznicy, tam za krzaka brużdżą. Mówię, że się jazda zebrała. No i ten generał się mocno trzyma. Ale to już chyba jest ostatni oddech kaczuchy. Wiedź go tu rozwalić. Tak. Musi być niezłomny, bo inaczej już by dawno spierniczył. Lepiej się wycofaj, mała. Okej. Cyk. No dobra. No, słonie zrobiły rzeź. Chociaż generał też nieźle. No i łucznicy. Każdy coś tam zabił. Tak bym to ujął. Okej. Czyli ta armia ubita. No i ładna regeneracja nawet nam jeszcze wpadła. Więc tak, tu nie ma sensu tego bronić. Po przemyśleniu stwierdzam, że zresetujemy te wszystkie siły i powołamy je ponownie na naszym głębszym terytorium i będziemy ponownie kontratakować, bo konieczna próba obrony tego tylko nas tutaj blokuje. Dalej jesteśmy pod oblężeniem, co mi się nie podoba. I tu jest dalej w cholerę tych jednostek. Okej, możemy zaatakować nocą z miasta. Super to nie wygląda, ale... No nic, to będzie... bardzo długa seria. Już to czuję, bo... po prostu... sam jeden odcinek to będzie jedna tura, bo będziemy toczyć 20 na przodem, ale 10 bitew w jedną turę. Bo... w tej sytuacji muszę to robić ręcznie, inaczej... nie powstrzymamy tej ofensywy. Nie ma takiej opcji. No dobra, czyli nie mamy wsparcia w tej chwili z miasta. Ustawmy się na wzgórzu. Myślę, że poczekamy na te
pozostałe oddziały, żeby jednak wykorzystać pełnię naszych sił. No, tylko że on nam na to nie pozwoli, to jest ciekawe. Nie spodziewałem się, że on zaatakuje. Tym bardziej, że my jesteśmy stroną atakującą tutaj. No, ale trudno. Ty jesteś mocny, no ale nikt nie chce z tobą bić z kolei. Chociaż... No to biegusiem, bo kurde... O! Może to i byłoby rozsądne, jeśli po prostu pozbyć. No oni teraz znajdą się w zasięgu. Te armie się po prostu guzdrają. A, tylko tu nie wyłączyłem odskakiwania na odległość. Dobra, to jest jazda strzelająca, czyli to nie jest tragedia. Dobra, ruszamy. No niestety nie możemy czekać na przybycie posiłków. Musimy to szybciej ogarniać tutaj. Co do słoni, przystawię im rytm na bojowy. No i tutaj powinniśmy teraz się przebić. Dokładnie. O, oni tak dosyć ostro panikują, widzę. Nie? To są jakieś lagi, kurde. No nie chcę tych pojedynków. Oh my god, żeby to się samo nie włączyło, bo jest duża szansa, że... bo nam się bitwa wysypie. Szczerze nie wiem, czy wisi, czy... Nie, chyba wisi. A szkoda, bo szło dobrze. Ale chyba nic na to nie poradzę. Że to się zwiesiło. Dobra, chyba tutaj czas.